Z nami Mateusz Zachara, nowy piłkarz MKS-u Myszków. Mateusz, w Twojej karierze wielkie polskie kluby, Górnik Zabrze, Wisła Kraków, gra w lidze chińskiej, w portugalskiej, w bośniackiej, słowackiej. Można by te kluby wymieniać i Twoje sukcesy. Przede wszystkim reprezentacja Polski, 2 mecze. Masz dopiero 32 lata. Powiedz nam, co sprawiło, że podpisałeś kontrakt z naszym klubem grającym w czwartej lidze. Witam serdecznie wszystkich. Tak, mam 32 lata, no ale tak to się jakoś wszystko potoczyło, że jestem z Częstochowy, chciałem już zjechać jakby na miejsce i już kilkakrotnie rozmawialiśmy tutaj z władzami MKS-u i w końcu mogliśmy dopiąć ten transfer. Czyli tym głównym bodźcem faktycznie była odległość? Tak. Wróćmy może jeszcze troszeczkę do Twojej przeszłości. Ten najlepszy sezon w Górniku Zabrze, kiedy to dostałeś powołanie od trenera Nawałki. Jak wspominasz ten okres? Bardzo dobrze, no to był najlepszy okres w mojej karierze. Super go wspominam, piękne wspomnienia, sporo bramek, no i to powołanie do reprezentacji. A jeśli chodzi o ligi zagraniczne, to egzotyczne Chiny, silna Portugalia, czy może ta liga bośniacka czy słowacka, która gra w której lidze Ci się najbardziej podobała? W każdej lidze się grało dobrze i każdą ligę dobrze wspominam, jednak no wiadomo, że może tych meczów w tej lidze portugalskiej nie było zbyt wiele, ale jednak tam poziom i treningu, i drużyny, no i oczywiście ligi był najwyższy. Okej. Za nami już właściwie pierwszy Twój trening w MKS-ie Myszków. Był to także pierwszy trening naszego trenera Roberta Majszaka. Trudno jeszcze pytać o zdanie na temat trenera, ale powiedz nam, czy są jacyś piłkarze z Myszkowa, których znasz, bo przecież mamy całkiem sporą grupę piłkarzy z Częstochowy. Tak, znam tutaj dwóch, trzech chłopaków, Pawła Marchewkę, Skibę. Chyba to by było na tyle, ale poznamy się. No i jakie oczekiwania przed tą rundą? Ciężko powiedzieć, jestem pierwszy dzień tutaj, pierwszy trening, ta drużyna się będzie dopiero kształtowała, jest dużo nowych zawodników, także musi się wyklarować najpierw cały skład, a później będzie można myśleć o innych rzeczach. Życzymy zatem powodzenia, dopingujemy Ci, strzelaj jak najwięcej bramek, asystuj, ale przede wszystkim oczywiście życzymy zdrowia. Bardzo dziękuję.